O, to widzę pierwszy raz. Co to jest? Mydło z klocków. Kurde, ale fajne. W środku są zatopione figurki. Mamy, słuchajcie, jeszcze obok jeden sklep, ale problem jest taki, że mam 21 minut. Bo za 21 minut będzie taksówka. Biegniemy po klocki normalnie. Lotnisko w Krakowie. A tak dokładnie Balice. Pierwszy raz w życiu jestem właśnie na tym lotnisku. No i zobaczymy, jak to wszystko w środku wygląda. Dobra, wydaje mi się, że mamy trochę czasu, bo do kontroli bezpieczeństwa jest chyba około godzina. No cóż, pozwiedzamy tu sobie. Tutaj mamy sporą makietę tego lotniska, tak? Tak ono wygląda. No i zmierzamy, słuchajcie, na taras widokowy. Nigdy tutaj nie byłem na tarasie widokowym, no ale to chyba dość logiczne, skoro jestem tutaj pierwszy raz. O, tam coś jest. A to z klocków, czy mi się wydaje? Ale numer, z klocków Lego. O kurcze. No nieźle. Tego się nie spodziewałem, powiem wam. No, z klocków Lego. O kurcze, ale fajnie. No, co prawda nie ma tu normalnej wielkości minifigurek, są w zasadzie same główki, do nich poprzyczepiane elementy, ale trzeba przyznać, świetna sprawa. I te samoloty, kurczę, super wyszły. Wow, ale fajne. Bardzo fajne. Pięknie wytajlowane. Tak to, słuchajcie, wygląda. A, zrobione przez Ideo Bricks. Jesteśmy na tym tarasie widokowym. I słuchajcie, tutaj jest normalnie wstęp bezpłatny, co mnie zdziwiło, bo jak byliśmy w Katowicach czy tam Pyrzowicach na lotnisku, to trzeba było zapłacić za wstęp, aczkolwiek teraz już chyba w Katowicach, no przynajmniej jak ja byłem w zeszłym roku, to już nie było tarasu widokowego, a tak to mamy tutaj w Krakowie za darmo. Obczajmy sobie, jak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj mamy, o super, nie no, naprawdę fajny widok. O, są też te rękawy. O, i akurat ląduje samolot. Czekajcie, przybliżę. Idealnie się złożyło. No. No i dotknął ziemi, wylądował. Pięknie. Przeszliśmy już kontrolę bezpieczeństwa. No i teraz mamy duty free, czyli tą strefę wolnocłową. Są klocki, ale w sumie nie ma ich jakoś bardzo dużo. Tak to wygląda, cała ściana zestawów Lego. Ciekawe, jak to cenowo wypada, aż sobie zobaczę, bo pewnie ceny są na opakowaniu. 165 zł, no tak jak myślałem. Czyli tanio nie będzie. Tu 235 zł, w sumie i tak nie jest źle. Chyba nawet w okolicach ceny katalogowej, tak mi się wydaje. Tu 75. No, mniej więcej tak zbliżam do cen katalogowych, to w sumie tragedii nie ma. O, to sobie obczajmy. 260, no to jest cena katalogowa tego zestawu. Prawdę mówiąc, myślałem, że będzie o wiele gorzej, a jest w sumie naprawdę pozytywnie. Bo myślałem, że będzie drożej. Jest, słuchajcie, z czego wybierać. O, tutaj już są nowości, słuchajcie, na maj. Ja tą część nagrywam, słuchajcie, 5 maja, no i tutaj już mamy najnowsze zestawy na lotnisku, co mnie tutaj zdziwiło zupełnie, bo myślałem, że takie nowości na lotnisku to się pojawiają zdecydowanie później. O, tutaj mamy minifigureczki. Trzy zostały z 25 serii. No i w sumie, czy coś tu jeszcze jest takiego ciekawego? No jest kilka większych zestawów. Tutaj są kwiaty, tutaj jeszcze też jest kilka fajnych zestawów. O, tutaj z Harry'ego Pottera zestaw. No, a tutaj jakieś różnego rodzaju pamiątki z Polski, z Krakowa głównie. A, no i tutaj prawie bym zapomniał, tutaj są, słuchajcie, jeszcze te. Jakiś notebook, śniadanióweczki są. O, to widzę pierwszy raz, co to jest? A, jeszcze polibak dają, super. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, taki notes z polibagiem. Ciekawe, ile coś takiego kosztuje. 125 zł kosztuje. Jeszcze, słuchajcie, tutaj są w sumie rzeczy. O, tutaj są pluszaki nawet. A tutaj puzzle. Ciekawe, jaka cena tych puzzli.
115 zł za takie puzzle. 115 zł, więc w sumie nie wiem jaka jest cena puzzli, ale nie jest moim zdaniem jakoś super drogo. Dobra, no ale jest wybór, jest naprawdę z czego wybierać. Teraz będziemy się kierowali w stronę naszego tutaj wejścia do samolotu. To będzie, słuchajcie, gdzieś w tą stronę. O, tu jest jeszcze jeden jakiś sklep. Sobie zaraz obczajmy. No, tutaj też jest, słuchajcie, jeden sklep. Virgin. No to obczajmy, co tutaj jest. I tutaj myślę, że też będą klocki. Zresztą zobaczymy. O, ja ci mamy nawet zestaw z Hidden Side. Ale numer. Ciekawa jaka cena. 180. No to w sumie dość drogo. A ten zestaw miał swoją premierę w 2019 roku. Więc patrzcie, nawet starsze zestawy mają. No, tutaj też mamy kilka zestawów. No jest z czego wybierać, słuchajcie. Jest z czego wybierać. Są, słuchajcie, maskotki. Ale fajne. Tylko 150 zł taki R2D2. No, 149. Też mamy takie obrika, 139. Sporo różnych fajnych rzeczy jest naprawdę, to trzeba przyznać. Mamy, słuchajcie, obwarzanka, czy tam precelka. Ja mówię precle. Ja w ogóle nie lubię używać określenia w Krakowie obwarzanek. Ja wolę mówić precel. Ale mniejsza o to. Kupiony precelek, w sumie całkiem dobra cena jak na lotnisko, 5 zł. Połowa już zjedzona, nawet smaczny. Dobra, jedziemy, słuchajcie, autobusem do samolotu. Jednak nie podstawili samolotu pod rękaw, więc jesteśmy w autobusie i zaraz będziemy na pokładzie. No i jesteśmy. Długo ta podróż nie trwała. Tutaj po schodkach. Jesteśmy. Jesteśmy już na pokładzie, no i pewnie zaraz będziemy startować. Startujemy. Ośnieżone góry. Zbliżę wam trochę. No tutaj góry widać jeszcze lepiej. Powoli się zbliżamy, więc pewnie gdzieś za około 20 minut będziemy lądować. Lądujemy powoli. Tak to wygląda. No i już powinniśmy być na terenie lotniska, zgadza się, w tym momencie jesteśmy. No i lądujemy. No i wylądowaliśmy. Jesteśmy w Malacy. Ładne widoczki, tutaj są w sumie takie wzgórza dookoła. To teraz musimy znaleźć nasz autobus. Jesteśmy na miejscu. Taki jest, słuchajcie, widok. No widać morze. Tam w ogóle są jakieś chyba już bloki, w których mieszkają normalnie Hiszpanie, ale no my tutaj mamy właśnie hotel. Jest basenik. Tutaj wam w pokoju pokażę. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj jakiś taki obraz. Łóżeczko. Szafa.
No. I w sumie tak to wygląda. No idziemy zjeść kolację, bo już w sumie prawie 21. Tutaj macie jedzonko, jakie jest. Ło, to są jakieś takie mini burgery. A przynajmniej tak to wygląda. Tutaj deserki. Tutaj też desery. No w zasadzie cała ta wysepka z deserami. Tutaj mamy różnego rodzaju jakieś dania na ciepło. Tutaj też coś mamy. Stworzyłem sobie burgera, hamburgera. Wziąłem jeszcze jakieś frytki. No i będę to testował. I jeszcze takiego jednego wziąłem, ale tego już sam nie zrobiłem. Kolacja zjedzona. Po 22. Teraz idziemy się przejść po mieście. Zobaczyć, jak to wszystko tu dookoła wygląda. No i oczywiście poszukamy też jakichś sklepów z klockami Lego. Z tego, co sprawdzałem na mapie, trochę ich jest. No niestety najbliższy w okolicy, oficjalny, a raczej certyfikowany, bo z tego, co sprawdzałem, to jest tylko jeden oficjalny sklep w Hiszpanii, Lego. I on znajduje się w Barcelonie, więc do Barcelony z Malagi jest trochę daleko. Później jest jeszcze kilka sklepów certyfikowanych i najbliższy certyfikowany sklep znajduje się w Sewilli, do której jest no daleko. Chyba tam było 200 km, pewny nie jestem. Z Malagi oczywiście. Tutaj na jednym z murków są, słuchajcie, flagi różnych krajów. No i słuchajcie, jest polska flaga. Więc fajnie, że jej tutaj nie zabrakło. Patrzcie, jak wysoko te budynki niektóre są. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. W ogóle kojarzy mi się te uliczki z takimi właśnie włoskimi uliczkami. Co prawda nigdy we Włoszech nie byłem, ale tak mi się to trochę kojarzy. Dobra, idziemy sobie, słuchajcie, dalej. I dotarliśmy na plażę. No dzisiaj raczej nie popływamy, bo już jest po 22. Ale tak to wygląda. Ale dziwne drzewo. Patrzcie, jakie grube. Ciekawe, ciekawe. Mamy też, słuchajcie, Burger Kinga, ale w sumie już w nim byliśmy w październiku, no bo przypominam, że byliśmy na Ibizie i oczywiście dwa filmy pojawiły się z Ibizy na moim kanale i tam już przeglądaliśmy ofertę, więc może już tym razem nie będziemy tutaj zaglądać. Choć w sumie nie musimy zaglądać, bo ceny znajdują się praktycznie przed wejściem. Trochę tutaj widzę, że światła migotają, bo te LEDy tak trochę słabo świecą, ale tak to, słuchajcie, wygląda. No. Dobra, idziemy dalej. Są klocki Lego. Co prawda jeden zestaw tutaj widzę. No sklep jest już zamknięty, więc nie mam możliwości, żeby tutaj zaglądnąć, czy znajduje się więcej zestawów, ale podejrzewam, że jest ich raczej więcej. No sklep jest zamknięty, jak widzicie. Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy na plażę, ale to dobrze zwiastuje, to dobrze zwiastuje. Dopiero tutaj jesteśmy kilka godzin, a udało się już znaleźć pierwszy zestaw Lego. Ciekawe, czy jest ich tam w środku więcej. No nic, teraz i tak już tutaj nic nie znajdziemy, bo jest już po prostu późno, większość sklepów jest zamknięta, więc postaramy się tutaj zaglądać następnego dnia. Nowy dzień, poniedziałek, 6 maj. W sumie nie ma słońca. Tak trochę pochmurnie, ale to dobrze. Ja nie lubię, jak jest słońce. No i zaraz sobie pojedziemy do centrum. Ale najpierw śniadanie. Pora na śniadanie. Taki mamy tutaj wybór. Jakieś owocki. Tutaj croissanty. Jakieś mini donaty, no na słodko po prostu. Tutaj mamy jeszcze takie różne rzeczy. Tutaj mamy takie jajecznice i tym podobne. Tak, tu jest jajecznica. No i takie coś sobie wybrałem na śniadanko. Smacznego.
Jesteśmy, słuchajcie, w centrum Malagi. Przyjechaliśmy Teslą. Pierwszy raz w ogóle w życiu jechałem Teslą. No i idziemy teraz do muzeum. Odwiedzimy sobie na początku Muzeum Picasso. Pozdrowienia z Malagi. Tutaj mamy jeszcze jakiś najprawdopodobniej pomnik. Tutaj są pamiątki. Może będą jakieś klocki, zobaczymy. Teraz idziemy w stronę katedry, ale w trakcie może uda się znaleźć jakiś sklep właśnie z klockami. A tutaj są głównie magnesy. Dobra, no idziemy dalej. Tutaj jeszcze coś jest. O, tutaj jakiś taki sklepik. Głównie z pamiątkami, ale możemy w sumie wejść. Malaga. Tak to wygląda. Fajne magnesy w sumie. Na pewno kupię jakiś magnes, zawsze kupuję. Wleciała kanapeczka z salami. Mamy, słuchajcie, katedrę. No, wieżę katedry póki co. Ale jesteśmy już praktycznie przy niej. A bułeczka bardzo dobra, muszę przyznać. Bułeczka bardzo dobra. A tutaj co jest? A tutaj mamy jakieś chyba słodkości hiszpańskie. Zgadza się. Tak, jakieś takie słodycze. No, robi wrażenie, słuchajcie. Tutaj jest najprawdopodobniej wejście do tej katedry. Robi wrażenie. Czekajcie, przejdziemy sobie. W ogóle mnóstwo ludzi. A pogoda w sumie taka idealna na zwiedzanie, bo nie świeci za mocno. Trochę duszno, ale generalnie jest dobrze. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, zamek. Teatro Romano. Pora na obiadek. W sumie to jest chyba serowa z dodatkiem miodu, z tego co pamiętam. Ale nie spodziewałem się tu jakiejś śmietany. Nie wiem w sumie co to jest. Czekajcie, aż teraz na szybko spróbuję, bo jestem ciekawy. No, taki ser. Ale dobre. W okolicy znajduje się jakiś sklep z klockami Lego, więc zajrzymy tam. Znaczy ogólnie z klockami. Mam nadzieję, że tam będą jakieś klocki Lego. Bo wpisałem właśnie do internetu i powinien być obok. No więc zaraz tam będziemy. Mam nadzieję, że ten sklep będzie otwarty i że uda nam się znaleźć coś tam fajnego, bo nie ukrywam, fajnie byłoby wrócić do domu z jakimś może małym zestawem Lego albo nawet z figurką Lego. Tu sobie normalnie po parku papugi latają. Sklep chyba znajduje się tak w ogóle przy tym muzeum. Bo to chyba jest muzeum, z tego co mi się wydaje. Wow, robi wrażenie. To jest, słuchajcie, chyba muzeum, które nazywa się Pompidou. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, nawet nie jestem pewny, czy to jest muzeum. Zaraz postaram się dowiedzieć, bo plan był taki, żeby tutaj wejść. Nie wiem, czy tu w ogóle można wejść. Zaraz ocenimy. A tu w ogóle jest port obok. Obok jest w ogóle port. A słońce już wyszło i grzeje mocno. Gdzieś w okolicach 30 stopni. Czekajcie, obczajmy sobie. Tak, tu normalnie można jakoś wejść. No i tutaj mamy port, widać tam nawet dalej dźwigi. No i ten sklep z klockami powinien być właśnie gdzieś tutaj. Właśnie gdzieś tutaj, ale nie wiem w sumie gdzie dokładnie, będę zaraz na mapie patrzył. Ale ładny widok, tylko bardzo gorąco. Dobra, podejrzewam, że ten sklep z tymi klockami będzie gdzieś tutaj. Tutaj mamy to muzeum, a tutaj mamy najprawdopodobniej ten sklep z klockami. Dobra, zejdźmy tu. Tutaj właśnie mamy takie różne rzeczy. O, wow, co to jest? A nie, to nie Lego. No, coś podobnego. Mydło z klocków, kurde. Ale fajne. W środku są zatopione figurki. Ło, wow, tutaj są klocki. To chyba to by było to stoisko. Tak, tylko że to nie jest Lego. Lego to co prawda nie jest, ale zawsze coś. Zresztą słuchajcie, to jest dopiero no, w sumie drugi dzień, można tak powiedzieć, ale pierwszy taki pełny. Kupiłem sobie coś takiego, nie wiem w sumie co to jest, no po prostu takie
pikselowe figurki. Wybrałem Artuditu z Gwiezdnych Wojen. 279 elementów, z tego co mi się wydaje. No i sobie złożę to już po powrocie do Polski. 12 euro za to zapłaciłem. W sumie nie miałem tego wcześniej, a stwierdziłem, że ładnie to wygląda, bo zresztą widzieliście przed chwilą to na żywo. To stwierdziłem, że sobie kupię i przetestuję. Ale oczywiście klocków Lego będziemy szukać dalej. A tutaj mamy jakieś kolejne stragany. No to też oczywiście przypominam, że jesteśmy obok portu, więc są różne jachty i tym podobne. Ale tak, tutaj są kolejne stragany. W sumie większość z nich jest zamknięta. A poza tym tu są ubrania, więc w sumie nic, co by mnie tu mogło zainteresować. Dobra, mamy słuchajcie jeszcze obok jeden sklep, ale problem jest taki, że mam 21 minut, bo za 21 minut będzie taksówka, którą już tam zamówili moi rodzice z siostrą. Więc mamy 21 minut, żeby dotrzeć do tego sklepu. Sklep jest oddalony od tego miejsca, do którego ma przyjechać taksówka, no 4 minuty, więc raczej powinienem zdążyć. Trochę podbiegnę, żeby było szybciej. Biegniemy po klocki normalnie. Może się uda coś kupić. W ogóle jak dużo tutaj aut. Jesteśmy nadal w centrum Malagi. Zaraz będę musiał na mapę popatrzeć, bo ja nie jestem pewny, gdzie to jest w ogóle. Ten sklep. Niby tutaj, to jest jakiś sklep z komiksami, ale... Tutaj niby mają być klocki Lego. No i tutaj, słuchajcie, jest mnóstwo przede wszystkim popów z różnych serii. Ciekawe, ile taki jeden pop kosztuje. 18 euro, to chyba nie tak źle. Dobra, poszukamy, czy są jakieś klocki. Tutaj są mniejsze popy. Ale nas interesuje Lego. Znaczy tutaj wiadomo, głównie komiksy będą. Komiksy. Gry. Też są gry, mnóstwo gier. Ale czy jest Lego? Dobre pytanie. Nie no, wydaje się, że Lego też powinno być. Popy, a Lego nie ma. Chyba nie ma Lego. Tak mi się wydaje. Kurde. Słabo, w ogóle nie ma Lego. No nic, Lego tam nie było. Zresztą jak mogliście zobaczyć, czekajcie, jakaś mucha tu przyleciała. Więc średnio dużo popów. No muszę przyznać, że naprawdę sklep idealny dla fanów popów i w ogóle komiksów, bo jak mogliście zobaczyć, mnóstwo różnych rzeczy. W centrum Malagi jest jeszcze trochę sklepów, w których rzekomo mogą być klocki Lego. No bo ja słuchajcie, sprawdzam w internecie, no i mi tam wyskakuje, że niby w tych sklepach znajdują się te klocki Lego. No i w tym sklepie, co byliśmy przed chwilą, no to też mi wyskoczyło, że tam niby gdzieś mogą być klocki Lego, ale no nie widziałem ani jednego zestawu. Może gdzieś były, no ale już nie pytałem, bo też czasu nie miałem, ale wyrobiłem się. Taksówka będzie za kilka minut, więc się wyrobiłem, ale niestety no nie znalazłem ani jednego zestawu Lego, ale no mamy jeszcze tutaj kilka dni, więc może coś się uda. Czekamy na taksówkę i wracamy do hotelu, bo zaraz będzie w sumie kolacja. No i przyjechaliśmy pod hotel. Wchodzimy do środka, no i pora chwilę odpocząć. Pora na kolację, ja wybrałem sobie kilka kawałków pizzy, sałateczkę, podejrzewam, że jakieś ziemniaki. No i też są, słuchajcie, nachosy. Jestem bardzo ciekawy, jak one będą smakowały, tutaj z jakimś sosem. Zaraz przetestujemy. No i woda. Smacznego. Kolacja zjedzona. Jest po godzinie, słuchajcie, 20. Ale to w ogóle to nie wygląda, jakby było po godzinie 20, jest tak jasno. No i teraz idziemy do Aldi i Lidla, które znajdują się dosłownie obok siebie i są oddalone około kilometr od hotelu, więc sprawdzimy, co tam ciekawego znajdziemy. Może będą jakieś klocki Lego. No, więc idziemy. No i mamy już na horyzoncie Lidla, jest też Aldi, nawet Burger King. Więc sobie zaraz tam pójdziemy i zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Nawet słuchajcie, mamy tutaj taki polski smaczek w postaci Imposta. Tak się składa, że obok tego Aldi i Lidla jest jeszcze jakiś outlet. No to wejdźmy i zobaczmy, co znajduje się w środku.